Cześć, nazywam się Adam Moc, jestem inżynierem wsparcia technicznego w firmie Hewalex i witam Was dzisiaj na naszym laboratorium fotowoltaicznym. Zajmiemy się tematem konfiguracji urządzenia S3 Wi-Fi ST, które służy do połączenia inwerterów Solis od Hewalex z Wi-Fi. Pierwsze, na co chciałbym Państwu zwrócić uwagę, to to, że Wi-Fi Stick jest tak skonstruowany, żeby zawsze dobrze dopasował się do portu COM. Podłączając go trzeba pamiętać, że należy kręcić zakrętką, a nie całym urządzeniem. Więc najpierw dopasowujemy sobie Wi-Fi Sticka. A następnie wykręcamy zakrętkę, ciągle go trzymając. Poczuliśmy opór, więc urządzenie jest już umocowane. Lampka pomarańczowa COM będzie świecić na stałe, a NET będzie powoli mrugać. Co znaczy, że już Wi-Fi Stick jest gotowy do konfiguracji. Aby przeprowadzić konfigurację, należy wejść w sieci Wi-Fi telefonu i odszukać sieć Solis podkreśnik 5A. Hasło do tej sieci to od 1 do 9. Po połączeniu wyświetli nam się komunikat, że nie mamy połączenia z internetem i takie połączenie należy zachować. Następnie przechodzimy do przeglądarki typu Chrome i wpisujemy 10.10.100.254. Dane do logowania to nazwa użytkownika admin i hasło również od 1 do 9. Po zalogowaniu się pokazuje nam się tabelka z pomarańczowo-białym tłem, w której wyszukujemy sieć, z którą chcemy się połączyć, w tym przypadku Hewalex Devices. Klikamy OK i wpisujemy hasło do tej sieci. Wi-Fi Stick działa z sieciami Wi-Fi, które mają 2,4 GHz, więc trzeba się upewnić, że nie jest to sieć 5G. Po wprowadzeniu hasła klikamy w prawym dolnym rogu Save i to koniec całej konfiguracji Wi-Fi. Teraz już można zobaczyć, czy Wi-Fi Stick połączył się z internetem na naszej aplikacji. To już wszystko na dzisiaj. Niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia i do usłyszenia.